Więc dzisiaj mam do Was kolejny filmik serii Back to School. Tym razem mam filmik o mojej torebce, co noszę do szkoły? Na uczelnię tak naprawdę. Z reguły to się nie zmienia, jedynie wiecie, tutaj jakieś jedzenie tutaj albo na przykład parasol, gdy jest brzydka pogoda. Także teraz Wam pokażę, co tutaj mam, co z reguły ze sobą noszę na uczelnię. Generalnie to jest moja torebka, którą najczęściej po prostu noszę, bo mieści A4. Jest po prostu pakowna, także nawet laptop, często laptopa biorę na uczelnię, więc nawet on mi się tutaj mieści. Teraz akurat laptopa Wam po prostu no nie będę pokazywać, bo tak jak mówię, nie zawsze go biorę, ale często. Jakby ktoś pytał, torebka jest z Guessa. Jest z tego sezonu, także myślę, że jeżeli byście byli zainteresowani, to jeszcze będzie dostępna. Natomiast totalnie nie mam pojęcia, jaki to jest model, nie pamiętam. Także niestety Wam nie podpowiem. Więc rzecz pierwsza, jest to duża butelka wody. Tutaj już akurat jest końcówka, właściwie nic nie ma. No ale już wszystko wypiłam. Ale generalnie u mnie woda to jest podstawa. Ja mogę nie wziąć jedzenia, ale wodę muszę mieć. Ja po prostu piję ponad 3 litry wody dziennie. Oczywiste rzeczy, czyli portfel, telefon, coś niezmiennego raczej i tak samo klucze, ale klucze akurat tutaj no Wam nie pokażę, ale to są trzy rzeczy, które po prostu każdy zawsze ma, także to jest też niezmienne. Kolejna rzecz jest to kosmetyczka. Kosmetyczkę, szczerze powiem, nie zawsze biorę, zależy na ile godzin wychodzę, bo jeżeli wychodzę na tak do 4 godzin, do 5, to raczej tych kosmetyków ze sobą jakoś tam nie biorę, bo nie będzie mi się chciało raczej tam poprawiać makijażu, ale jeżeli wychodzę już na przykład na dłużej, na cały dzień, bo nieraz się zdarzało, że wychodziłam o godzinie 7, wracałam o godzinie 23, także jeżeli już na tyle godzin wychodzę, to te kosmetyki tam ze sobą wezmę. Co się znajduje w kosmetyczce? Znajduje się grzebień bądź szczotka. To jest coś, bez czego no, ja nie wyjdę. Krem do rąk. Zwłaszcza w porze takiej jesiennej, zimowej, bo latem to raczej sobie daruję ten krem do rąk. Ale właśnie jesień, zima musi być. Balsam do ust, to tam każda pora roku to jest niezbędne. Kredka do oczu. Pędzel i puder. Jak moja cera ma jakieś gorsze dni, to również jest to korektor. Gumka do włosów. Bo mnie często na przykład włosy zaczynają denerwować w ciągu dnia i po prostu muszę je związać. I ostatnia rzecz z kosmetyczki jest to po prostu żel antybakteryjny. Tak właśnie, żeby szybko odświeżyć sobie ręce przed jedzeniem jakimś, a na przykład nie jest mi po drodze do toalety. Wiecie, o co chodzi, żel antybakteryjny jest akurat bardzo przydatny nieraz. Rzecz kolejna, już taka mniej kosmetyczna, bardziej taka przydatna na uczelnię, jest to po prostu zeszyt. Ja noszę jeden zeszyt na uczelnię, po prostu kołowy. Tu mam akurat A5, zdarzało się, że brałam A4, ale z reguły jednak jest to A5. Także ja akurat mogę sobie pozwolić, bo wiadomo, w szkole jak chodziłam tam do liceum, no to nie mogłam mieć jednego zeszytu, ale na uczelni już możecie sobie spokojnie pozwolić, żeby nosić jeden zeszyt i nie ma po prostu sensu dźwigać więcej. Wolę pisać w jednym zeszycie i ewentualnie poprzepisywać sobie coś w domu. Oczywiście, no długopis, bo czymś jednak trzeba pisać i to już nie zawsze biorę, ale czasem mi się zdarzy, więc po prostu jeden zakreślacz. Z reguły zakreślacze po prostu mam w domu i jak się uczę, to po prostu wszystko ładnie zakreślam i pięknie piszę. A na uczelni nawet nie ma na to czasu tak naprawdę. Także z reguły jest to po prostu tylko długopis i zeszyt. Idąc dalej, jest to też coś niezbędnego z reguły. Jest to powerbank, jest to kabel po prostu do telefonu. No powerbank też nieraz ratuje życie, że tak powiem. Tym bardziej, jeżeli nie biorę laptopa. Jeżeli biorę laptopa, to już z reguły nie biorę powerbanka, tylko sam kabel biorę. Chusteczki też muszą być. Gumy do rzucia. Tutaj taka mała kosmetyczka, również chyba w zeszłorocznym filmiku Wam ją pokazywałam. Jest ona bardzo fajna, bo jest malutka. I tutaj mam takie podstawowe tableczki, jakbym po prostu źle się czuła, czyli ibuprom, coś na głowę po prostu, na brzuch, na gardło, jeżeli gardło mnie też bolało. No i tyle, po prostu mówię takie aha, i plastry nieraz też jakieś tam mam w razie co. Mówię takie podstawowe rzeczy, gdyby mnie bądź kogoś z mojego otoczenia bolało,
coś, a wiemy, że nieraz ból jest nie do zniesienia, także i nie da się potem myśleć na zajęciach czy tam w pracy, także to naprawdę nie zajmuje dużo miejsca, a warto zawsze mieć przy sobie. Tutaj w bocznej kieszonce również mam rezerwowe kobiece rzeczy, w razie co jakby spotkana jest jakaś niespodzianka. Ale z reguły wiemy, kiedy co on przychodzi, ale wiecie, zawsze rezerwowo, czy to nawet dla siebie, tylko dla jakiejś koleżanki warto mieć. No i oczywiście rzeczy też, bez której nie można żyć, ale są to słuchawki po prostu, tak, jak się nie chce słyszeć w tramwajach gadania ludzi i głupoty nieraz, to po prostu słuchawki też się bardzo przydadzą. Jeszcze w bocznej kieszonce mam perfumy, takie malutkie. Ich też nie zawsze tak naprawdę mam. Często, ale nie zawsze. Na przykład tutaj mam takie Zary, które też już kiedyś wam pokazywałam. One są naprawdę bardzo fajne, bo ten flakonik jest malutki, więc są to idealne po prostu. Jest to po prostu są to idealne perfumy do torebki. Także to byłoby tyle wszystko, co mam w torebce, wam pokazałam. Mam nadzieję, że taki filmik wam się spodobał. Wiem, że już większość z was zaczęła szkołę, także życzę wam powodzenia w nowym roku szkolnym. Piszcie w komentarzach właśnie, czy jesteście w nowej szkole, czy jesteście w starej szkole, jaki macie plan, czy wam się w ogóle podoba. Także to byłoby tyle, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Zostawcie kciuka w górę, widzimy się w kolejnym filmiku i pa, pa. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive when I'm in